Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj chciałbym Tobie przedstawić podstawowe pedały platformowe. Jak widzisz, mamy tutaj do czynienia z firmą Dartmoor. Pedały to jest wersja Candy. Wersja ta podstawowa to nie jest model Candy Pro i będzie pierwszy tak zwane otwarcie tutaj tych pedałów na kanale. Jak widzisz, pedały są koloru czarnego, posiadają wypustki i dość szeroką platformę. A więcej będziemy mogli sprawdzić po otwarciu opakowania. Opakowanie, jak widzisz, jest dosyć minimalistyczne, bardzo fajnie. Nie mamy tutaj do czynienia z jakimś kartonem z dużą ilością rzeczy. Pedały Candy, przede wszystkim podstawową różnicą w stosunku do pedałów Pro z dopiskiem Pro, to jest łożyskowanie. Tutaj mamy łożyska kulkowe, zakup był jak najbardziej świadomy. Pedały kręcą się dość swobodnie. Pedały te będą stosowane w rowerze, w którym jeżdżę całorocznie, tak więc mamy teraz zbliżający się okres zimowy, tak więc przewiduję tutaj, że łożyska kulkowe będą zdecydowanie łatwiejsze w serwisie. Same pedały również należą do wersji budżetowej. Koszt tych pedałów to jest 40 zł. Platforma jest dosyć szeroka, co było istotne. Jak szukałem pedałów, to były wypustki, które nie miały być pinami metalowymi, dlatego że piny metalowe niszczą dosyć szybko buty. Przeważnie mam buty z miękką podeszwą, dlatego też one szybko ulegają zużyciu. A więc pedały, których szukałem do takiej codziennej jazdy po mieście, miały się charakteryzować tym, żeby owszem, były tutaj, no można nazwać to pinem, taką wypustką, ale żeby one były dosyć łagodne dla obuwia. Więc tak jak widzicie, one są tutaj plastikowe, są niewymienne, ale również nam nie zardzewieją i myślę, że nie będzie potrzeby wymiany. Szybciej wymienimy pewnie cały pedał. Tutaj mamy zaślepkę, po jej ściągnięciu możemy się dostać do osi pedału, która jest stalowa i która tutaj będziemy mogli te łożyska kulkowe wyczyścić. Zważymy sobie również te pedały. Oczywiście one nie należą do najlżejszych. Kwota też sugeruje, że to mamy budżetowe rozwiązanie, ale chociażby z ciekawości sprawdzimy sobie ich wagę. Mamy już wagę. Waga wskazuje 0 gram. Sprawdzamy jeden pedał. 166 gram. Oczywiście można zrobić sobie razy dwa, położymy sobie od razu drugi pedał, 332 gramy. Możemy te pedały zaliczyć do pedałów stosunkowo lekkich. Mówimy, pamiętajcie, o pedale za 40 zł. Pedał jest dosyć wykonany masywnie, powinien się sprawdzić w tych warunkach. Jak widzicie, nie ma tutaj odblasków, nie ma nic świecącego, co jest takim troszkę minusem. Ale producent właśnie typu Dartmoor, pamiętajmy, że on tych pedałów nie klasyfikuje jako pedały miejskie, nie mają być świecidełka. One są bardziej klasyfikowane jako pedały do takiego enduro dla początkujących raczej osób. Jest wyczuwalny trochę opór na łożyskach. Nie mamy tutaj łożysk maszynowych, one są właśnie w Candy Pro, tylko że wersja Pro jest o tyle droższa, że uznałem, że jeżeli chodzi o okres zimowy, o taką eksploatację, systemem tutaj łożysk kulkowych mam dobre doświadczenia. Jeżeli chodzi o piasty, nie ma się czego obawiać, taki serwis jest szybki, jest przyjemny i stosunkowo rzadko się go wykonuje, dlatego jako tutaj taki zwolennik tego rozwiązania stwierdziłem, że również jeżeli chodzi o pedały zastosuję. Będziemy wracać oczywiście do tematu. W ramach, jak będzie tutaj zima sukcesywnie przebiegała, będę Wam robił aktualizację, jak te pedały się sprawdzają, dlatego że mam takie wrażenie, że część osób będzie zainteresowana właśnie taką ceną, czyli okolice 40 zł, dobrym wykonaniem, bo tutaj widzę, że wykonanie jest jak najbardziej dobre i zobaczymy, jak będzie z trwałością, jak one się będą zachowywały na rowerze. Tak więc idę je montować, idę je testować, i Ty również. Wsiadaj na rower. Trzymaj się. Cześć.